Dobry, witam Państwa na pierwszym wykładzie z cyklu „Jak pisać, żeby nas czytali”. Odpowiedź na pytanie, jak pisać, żeby nas czytali, wydaje się dość prosta. Piszmy ciekawie, piszmy interesująco, piszmy tak, żeby inni nas chcieli czytać. Piszmy z zacięciem, z zapałem i przede wszystkim zastanówmy się, do kogo chcemy skierować naszą informację, do kogo chcemy skierować nasz tekst. I kogo chcemy zainteresować tematem, który mamy do przekazania? Dlaczego warto się nad tym zastanowić? Ponieważ innych czytelników mają dzienniki, innych czytelników mają portale internetowe, innych czytelników mają tygodniki i inne oczekiwania będą mieli też redaktorzy tych mediów, a to z nimi właśnie musimy nawiązać współpracę, żeby nasze teksty o naszej działalności, o pracy w stowarzyszeniach mogły się gdzieś ukazać. Zacznijmy od dzienników. Jak długo żyje informacja w dzienniku? Żyje krótko, ponieważ jest to dziennik. To, co wydarzyło się dziś, będzie w gazecie jutro, a pojutrze już wszyscy o tym zapomną, ponieważ wyjdzie kolejny numer gazety. Jeśli więc mamy ciekawą informację do przekazania, która ma się wydarzyć jutro, wysyłamy ją dzień wcześniej, oczywiście po wcześniejszym ustaleniu z szefem redakcji bądź też z szefem odpowiedniego działu w redakcji. Wróćmy jeszcze do dzienników, ponieważ mówimy tylko o tych pierwszych newsowych stronach. One żyją krótko, żyją od jednego numeru do drugiego. Natomiast dzienniki, wydania mają również takie dłuższe, weekendowe, w których są teksty nie tylko na zasadzie szybkiego strzału i newsa, tylko to są teksty publicystyczne i tam również możecie celować z informacjami o waszej działalności. Jeśli zechcecie zrobić to właśnie w ten sposób, musicie pamiętać, że taka informacja musi być szczególnie interesująca, bo tak zwane wydania magazynowe, czyli weekendowe w dziennikach, to są wydania bardzo popularne, wydania wysokonakładowe, ale wydania, które potrzebują dobrego tekstu. Dobrego, porządnego, dziennikarskiego tekstu, niekrótkiej informacji, tekstu, którego czytelnicy chcą, który go kupią i który ich zainteresuje. Nieco więcej pola do manewru mamy w tygodnikach. Tam gazeta żyje te 7 dni, czyli od momentu, kiedy trafi do domów czytelników, przez 7 dni do kolejnego wydania tygodnika. Tu jednak bardzo ważna uwaga dla Państwa. Jeśli chcecie do takiej gazety, do tygodnika dać informacje o Waszej działalności, pamiętajcie o tym, że jeśli gazeta wychodzi na przykład w piątek, nie możecie informacji przekazywać w czwartek. Musicie wiedzieć, kiedy gazeta zamyka swój numer czyli kiedy jest tak zwany deadline, ostateczny moment, kiedy redaktorzy będą przyjmować od Was teksty. Musicie zadzwonić, umówić się, dowiedzieć się i wtedy wysłać w odpowiednim momencie tak, żeby Wasza informacja przez 7 dni była czytana przez czytelników, którzy Was interesują. Jeżeli reprezentujecie Państwo organizację, która chce pomoc dla ubogich rodzin zorganizować przed świętami, musimy stopniować napięcie. Podając taką informację, nie możemy napisać, że zbieramy żywność, potrzebujemy paczek, potrzebujemy nazwisk osób, które są w sytuacji trudnej, życiowej i potrzebujemy też darczyńców i podajemy adres. Taka informacja jest słabą informacją, rzeczywiście zawiera najważniejsze rzeczy, ale nikogo nie złapie za serce, nikogo nie zainteresuje. Musimy pokazać przykłady, musimy pokazać bohaterów wcześniejszych naszych akcji, pokazać, że nasze akcje, które organizowaliśmy wcześniej, miały jakiś sens i dzięki naszym akcjom ludzie mogli faktycznie spędzić święta w sposób godny, miły, rodzinny, bez względu na ich sytuację materialną. I najważniejsza rzecz, musimy też zachęcić darczyńców, żeby wzięli udział w takiej akcji. Bo sam fakt, że zdobędziemy listę osób, które będą potrzebowały naszej pomocy, nie załatwia nam sprawy. Musimy trafić też do ludzi, też tych, którzy mogą nam pomóc i też ich przekonać, dlaczego ich pomoc jest ważna, dlaczego warto się dzielić i dlaczego tegoroczna akcja jest szczególnie ważna, oczywiście pokazując przykłady z lat poprzednich. Możemy zrobić to w odcinkach, Szanowni Państwo. Nie musi to być jednorazowy tekst. Jeśli mamy dużo czasu i mamy dobry kontakt z redakcjami gazet okolicznych, naszych, lokalnych najlepiej, to możemy zaproponować wydawcom tych gazet serial dotyczący pracy w naszych organizacjach, pokazujący cały nasz dorobek. Wtedy rzeczywiście będzie nam dużo łatwiej zyskać sobie zaufanie, zyskać sobie zainteresowanie i. Po prostu pokazać naszą działalność, bo w końcu to, co Państwo robicie w swoich organizacjach i stowarzyszeniach, robicie nie tylko po to, żeby zadowalać wokół samych siebie i swoich znajomych, tylko po to, żeby prezentować swoją działalność i po to, żeby udowadniać wszystkim, że warto jest z Wami współpracować. Żeby zrobić dobry, duży tekst, musimy znaleźć bohaterów. Powtarzam, że bohaterowie są najważniejszą częścią naszej pracy dziennikarskiej, naszej pracy, która opisywać ma działalność naszych organizacji. Przykład. Kiedy kręcony był film pod tytułem Titanic, to nie pokazywano w nim losów tysiąca ludzi czy tysięcy ludzi, które płynęły na okręcie, tylko pokazana była dramatyczna historia przez losy głównych kilkorga bohaterów. To bardziej przemówiło, myśmy się z nimi identyfikowali, oglądając ten film, mniej lub bardziej, ale to była akcja, która pokazywała cały dramat przez pryzmat kilkorga osób. To samo dzieje się w dziennikarstwie. Jeśli pokażemy jakąś historię w oparciu o losy jednej rodziny czy jednej osoby, na pewno tym bardziej przekonamy do siebie czytelników. Mamy jeszcze do dyspozycji portale internetowe. Jeśli przegapimy moment, kiedy należy wysłać materiał do gazety i poinformować o naszej działalności czy przygotowywanej przez nas akcji do gazet, możemy zawsze skorzystać z portali internetowych. Mogą być to portale tych samych gazet, w których chcieliśmy publikować, czy tych samych dzienników, w których chcieliśmy publikować, dlatego że dzisiaj każde medium ma swój portal internetowy i jest to absolutna konieczność. W związku z tym możemy spokojnie naszą informację sprzedać w internecie. Na pocieszenie mogę powiedzieć, że portale w większości gazet mają dziś większą liczbę czytelników niż same papierowe ich wydania, więc nie będzie to żaden błąd. Dotrzemy do tej liczby osób, która nas interesuje na pewno. Warto również zaprzyjaźnić się z telewizją. I z radiowcami. Oni też na pewno chętnie skorzystają z dobrze skonstruowanej informacji lub też z dobrze napisanej zapowiedzi naszego wydarzenia, a jeśli odpowiednio wcześniej ich o tym poinformujemy, z pewnością przyjdą na to wydarzenie. Musimy też tylko pamiętać o tym. Że wszyscy dziś planują jakąś swoją pracę, dlatego nie zostawiajmy tego nigdy na ostatnią chwilę. Chcemy sprzedać naszą działalność, chcemy sprzedać naszą akcję, zastanówmy się, na ile wcześniej chcemy to zrobić i gdzie to chcemy zrobić. Przypominamy, dziennik żyje jeden dzień, tygodnik żyje tydzień, a w portalu internetowym wydarzenie zostanie sprzedane tu i teraz natychmiast i też będzie żyło kilka godzin. Do następnego wydarzenia, które Portal zaproponuje swoim czytelnikom. Nie możemy tego odkładać. Najlepiej robić to od ręki i najlepiej robić to przed imprezą. Rzecz najważniejsza, czyli zaczynamy tworzyć własną informację. Żeby móc sprzedać. Informacje o naszej działalności, musimy ją jakoś dobrze skonstruować. W dziennikarstwie jest zasada taka: konstruujemy informacje na zasadzie odwróconej piramidy. Wprawdzie w grafice widzicie Państwo, że piramida wygląda absolutnie normalnie, nie, le, nie stoi ona do góry nogami, ale co najważniejsze i dlaczego ona jest odwrócona? Dlatego, że najważniejsze w naszej piramidzie jest to, co jest u góry. I tu widzicie Państwo najważniejsze zagadnienia i konkrety umieszczamy na samej górze piramidy. I tu staramy się odpowiedzieć na trzy zasadnicze pytania: co się wydarzyło, gdzie się wydarzyło i kiedy, lub też co ma się wydarzyć, gdzie się ma się wydarzyć i kiedy ma się wydarzyć. To jest szczyt piramidy. Piramida podzielona jest na trzy części. W środkowej części znajdują się szczegóły dotyczące konkretów tego wszystkiego, co chcemy napisać. Natomiast na samym dole piramidy, czyli w podstawie piramidy, możemy pozwolić sobie na informacje uzupełniające nasz tekst. Na przykład, jeśli organizujemy piknik charytatywny, to na szczycie piramidy napiszemy, że piknik charytatywny na rzecz. Powiedzmy, ubogich rodzin przed świętami, zostanie zorganizowany 27 listopada bieżącego roku w miejscowości czy też w Pabianicach. To jest szczyt trzy zasadnicze pytania. Co, gdzie i kiedy zostają w nim zawarte? Potem do, odnosimy się do szczegółów, czyli piszemy o tym, że będzie się to odbywało obok remizy strażackiej, gdzie jest miejsce dla. 35 osób, które mogą wziąć udział, czy 350 i rozwijamy nasz temat, dlaczego ten piknik jest zorganizowany, czy do tej pory organizowaliśmy podobne imprezy, czy też wydarzenia, a na samym dole możemy sobie dopiero pozwolić na informacje dotyczące organizatora, czyli nas samych. Więc piszemy, dlaczego organizujemy ten piknik akurat my, czym zajmuje się nasza organizacja, kiedy powstała i tu możemy sobie pozwolić na nieco więcej szczegółów dotyczących nas samych. Nigdy odwrotnie, bo jeśli zaczniemy informację od tego, że istnieje pewna organizacja X, która właśnie chce zorganizować piknik, i napiszemy, że ostatnie zebranie odbyliśmy sprawozdawczo-wyborcze w lutym bieżącego roku. To takim wstępem do artykułu i takim wstępem do imprezy w zasadzie nikogo nie kupimy, a już najmniej wydawcę gazety, w której chcemy to umieścić. Zasada odwróconej piramidy jest najważniejszą z zasad w tworzeniu informacji i musimy o niej zawsze pamiętać. Szczegół, Nieco więcej wiadomości i wiadomości ogólne. Nigdy odwrotnie, Szanowni Państwo. żeby mieć dobry pomysł na tekst, musimy najpierw wsiąść i rozważyć wszystkie za i przeciw i rozważyć wszystkie szczegóły, które chcemy przekazać naszym czytelnikom. Musimy wiedzieć, co chcemy przekazać, do kogo piszemy i napisać to wszystko tak, żeby czytelnik nas zrozumiał. Dla konstrukcji informacji bardzo jest ważne również to byśmy używali bardzo krótkich słów, unikali przenośni, obcych sformułowań i strony biernej. Nie zorganizowano, zrobiono, tylko zorganizowaliśmy, czy organizacja X zorganizowała. Pamiętajmy o tym, to jest bardzo ważne. Dobra polszczyzna nikomu nie zaszkodzi, a na pewno będzie mile widziana przez i czytelnika, i wydawcę gazety, w której chcemy to opublikować. Jeśli mamy jakieś wątpliwości, jak napisać informacje, a w głowie mamy mnóstwo pomysłów i pomysły kłębią nam się nie do opanowania, siądźmy z kimś znajomym, z domownikiem, z koleżanką z pracy, z koleżanką ze stowarzyszenia i opowiedzmy im o tym, co chcemy przekazać i dlaczego to jest ważne. I Szanowni Państwo, to, co opowiemy normalnym, zwykłym, potocznym językiem, będzie najlepszą informacją prasową, jaką można sobie wyobrazić. Należy pisać. Mam przykład informacji, która trafiła kiedyś do jednej z redakcji, w których pracowałam, i jest to informacja dotycząca praktyk szkolnych. Informacja nosiła tytuł Berlin, miasto tajemnic relacja z czterotygodniowej praktyki. Projekt Erasmus, pod nazwą Kompetencje zawodowe, inwestycją w przyszłość, realizowany jest w zespole szkół w miejscowości X. Od 2018 roku celowo pomijam miejscowość oczywiście. Uczniowie technikum kształcący się w zawodach, i tu nastąpiła wyliczanka, w jakich zawodach, mieli okazję uczestniczyć w miesięcznych praktykach w takich krajach jak Włochy, Niemcy i Hiszpania. Obecnie 11 uczniów odbywa czterotygodniowe praktyki w Berlinie, w firmach i nastąpiła tutaj wymiana nazw tych firm. W czasie wolnym od pracy możemy przekonać się, że Berlin to barwna, wieloetniczna metropolia, mekka sztuki, świadek krwawej historii, miejsce nasistowskich defilat i symbol obalenia komunizmu, relacjonują uczniowie przebywający na praktyce w Berlinie. Na początku naszego pobytu zobaczyliśmy Bramę Brandenburską, Rajstach, Sony Center. Mieliśmy też możliwość być na wystawach i tu wyliczają, jakie te wystawy zwiedzili i wyliczają również muzea, jakie zwiedzili. I choć wiemy, piszą dalej uczniowie, tak jak Czesław Miłosz, że wyjechać za granicę to skoczyć z patelni prosto w ogień, to mamy swoją własną walizkę w Berlinie, jak śpiewała Marlena Dietrich. Po czterech tygodniach każdy z naszych praktykantów będzie mógł powiedzieć, jak Kennedy, ich bin ein Berliner. I to jest informacja, która nosiła tytuł Relacja z czterotygodniowej praktyki. Ktoś bardzo długo musiał się namęczyć, żeby taką informację napisać, żeby dopisać do niej. Odpowiednie cytaty, natomiast niestety z przykrością stwierdzam, że ta informacja nie miała nic wspólnego z informacją prasową, bo nie zaczęła się od szczegółu, czyli od tego, kiedy ci uczniowie byli, ilu ich było i gdzie konkretnie byli, i zawierała mnóstwo słów, których być może nie wszyscy potrafiliby zrozumieć, i na pewno była nieskonstruowana na zasadzie odwróconej piramidy. Czasem zdarza się, że redakcja będzie miała ochotę taki tekst przerobić i ratowanie tekstu nie jest obowiązkiem żadnej redakcji i tego też musimy być świadomi, że jeśli napiszemy coś w taki sposób, to napiszemy źle i niestety nic z tego nie będzie i nasza publikacja nie dojdzie do skutku. Ten tekst udało się uratować i chciałabym Państwu przedstawić wersję po przerobieniu go przez sekretarza redakcji. Uczniowie ZS2 w X na praktykach w Berlinie. Brzmiał tytuł tej informacji już po nowemu. I w, we wstępie do tekstu, czyli w tej górnej części piramidy odwróconej, znaleźliśmy taki. Fragment. 11 uczniów zespołu Szkół z X odbywa właśnie czterotygodniowe praktyki w Berlinie. Przyszli mechanicy praktykują w firmach i tu zostały firmy wyliczone. Wyjazd uczniów był możliwy dzięki projektowi Erasmus, pod nazwą Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość, który realizowany jest w zespole Szkół w X od 2018 roku. Uczniowie technikum kształcący się w zawodach i tu wyliczanka mieli okazję uczestniczyć już w miesięcznych praktykach w takich krajach jak Włochy, Niemcy i Hiszpania. Prócz praktyk, przebywający w Berlinie uczniowie zwiedzali miasto, zobaczyli też bramę Brandenburską, Reichstag, Sony Center. Mieliśmy też okazję być na wystawie i tu wyliczają opowiadają uczniowie. I właśnie w tym momencie widzimy bardzo wyraźnie, jeśli chcemy się przypatrzeć, odwróconą piramidę. U góry mamy szczegół, potem nieco więcej ogółów, a na samym dole, jakby już bardzo ogólny materiał, który mógł się tutaj znaleźć, ale też i nie musiał, bo najmniej istotne było to, że uczniowie zwiedzali, ponieważ jest to informacja o ich praktykach i informacje o praktykach w zasadzie mamy w pięciu pierwszych linijkach. Cała reszta jest dolną częścią piramidy, w której możemy sobie pozwolić na pewne ogólne informacje. Ale tak jak mówiłam na początku, na takie ratowanie tekstu nie liczmy. Nieliczne redakcje zdecydują się na to, żeby pisać za kogoś od nowa. Pamiętajmy moi drodzy, że im krócej tym lepiej. Nie lejmy wody, jakkolwiek mogłoby nam się to wydawać fajne. Nie szukajmy udziwnień, piszmy po prostu i wtedy zdobędziemy serca czytelnika. Pamiętajmy również o tym, żeby nie moralizować w przypadku organizowania akcji charytatywnych na przykład. Nie piszmy o głodzie na całym świecie, nie piszmy, że pomoc to jest rzecz, którą musimy innym ofiarować w ten sposób Możemy zniechęcić pewną grupę osób, która akurat nie czuje się aż tak na siłach, by ratować świat. Musimy pisać tak, żeby emocje zostawić czytelnikowi. My przedstawiamy fakty, fakty i jeszcze raz fakty. Te fakty będą najważniejsze i albo tymi faktami chwycimy za serca i spowodujemy, że ludzie zaczną przypatrywać się naszej działalności, albo też po prostu przewrócą gazetę na drugą stronę i na to też nie mamy żadnego wpływu. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i zapraszam na kolejny wykład. Będzie tym razem o tytułach, czyli o tym jak najlepiej sprzedać informację prasową, a także będziemy mówić o tym jak stworzyć profesjonalny serwis prasowy. Do zobaczenia niebawem.